Kołowrót życia, tom drugi, Wanda Prątnicka, czyta Olga Adler, Sztokholm. Niebezpieczeństwa podczas śmierci ciała fizycznego. Ludzie uświadomieni co do natury śmierci, tacy, którzy wiele o niej rozmyślają, nie boją się jej. Wychodzą jej na spotkanie z ufnością i spokojem. Jest to możliwe, ponieważ się do niej psychicznie i fizycznie przygotowali. Nie czepiają się z determinacją życia, lecz witają ją bez lęku, co wynika z głębokiego zrozumienia. Taka postawa sprawia, że pozostają świadomi siebie i przede wszystkim chwili, w której się znajdują. Nie pozwalają na nic, co mogłoby nimi zawładnąć, są panami swojego życia. To w konsekwencji chroni od bardzo przykrych doświadczeń. Owinięcie się ciałem eterycznym. Wytłumaczę, dlaczego jeszcze za fizycznego życia tak bardzo ważne jest, aby jak najwięcej wiedzieć o przejściu z jednego świata do drugiego. Jeżeli rozumiemy życie na głębokim poziomie, a nie tylko powierzchownie, to uświadamiamy sobie, że śmierć jest jego naturalną częścią. To tak jak w życiu fizycznym. Aby być dzieckiem, musimy porzucić stan niemowlęcy. Aby stać się młodzieńcem, musimy porzucić stan dziecięcy i tak dalej. Przechodzimy od jednej fazy życia do drugiej. Aby w końcu osiągnąć stan duchowy, musimy porzucić stan fizyczny. Gdy to pojmiemy, wiemy, że podczas tak zwanej śmierci nie rozpadamy się w nicość, tylko odkładamy ciało fizyczne i jako człowiek właściwy przechodzimy dalej. Rozumiejąc, że śmierć jest naturalnym przejściem z jednego stanu do drugiego, akceptujemy ją i poddajemy się jej bez lęku. Nie ociągamy się wtedy, aby jeszcze choć małą chwileczkę pozostać przy życiu fizycznym. Aby jednak mieć całkowitą pewność, że dotarliśmy do tej fazy, bo dopiero ona daje nam stan braku lęku przed niebytem, trzeba jeszcze za życia fizycznego studiować ciała subtelne. Pomimo, że używamy ich codziennie, to większość ludzi wypiera tę wiedzę ze świadomości. Wolą myśleć, że są wyłącznie ciałem fizycznym, gdyż boją się spojrzeć choć troszkę poza nie, w nieznane. A gdy ktoś uważa, że jest wyłącznie ciałem fizycznym, to naturalną konsekwencją jego utraty jest wrażenie, że jest mu zabierane wszystko, co do tej pory posiadał. Wynika stąd błędne przekonanie, że zawzięta walka o jego zatrzymanie pozostaje jedyną alternatywą. Tymczasem jest to niewykonalne, gdyż sprzeczne z naturą. Gdy ciało eteryczne wycofuje się z ciała fizycznego, pozostaje ono bez życia. Ciało fizyczne nigdy nie posiadało życia samo z siebie. Pochodziło ono z ciała eterycznego, o które prawie nikt się nie troszczy. Jest ono tymczasem prototypem, wierną kopią ciała fizycznego. Gdy umiera ciało fizyczne, wielu kurczowo chwyta się ciała eterycznego, uważając je błędnie za ciało fizyczne. Jeszcze raz powtarzam, ciało fizyczne samo z siebie nigdy życia nie miało. Gdy wiemy, że ciało fizyczne opadło, to nie stanowi dla nas różnicy, czy pozostaniemy w ciele eterycznym, czy astralnym. Jednak ludzie kurczowo chwytają się ciała eterycznego, sądząc, że trzymają się ciała fizycznego. Pociąga to za sobą poważne konsekwencje. Otóż umierający człowiek, silnie przywiązany do świata fizycznego i przynależnego mu ciała fizycznego, nie pozwala odejść ciału eterycznemu, które również jest fizyczne, choć niewidzialne, chcąc je koniecznie zatrzymać. Może tego na pewien czas dokonać, lecz za cenę bólu i wielu przykrości. Nie rozumie, że kurczowe chwytanie się ciała eterycznego odcina go od obu światów naraz, fizycznego i astralnego. Sądzi, że nadal istnieje w życiu fizycznym, lecz nie ma świadomości, że jest oto... Sądzi, że nadal istnieje w życiu fizycznym, lecz nie ma świadomości, że jest otoczony gęstą,
szarą mgłą, przez którą bardzo niewyraźnie widzi świat fizyczny. Wszystko jest rozmyte, ledwo widzialne, gdyż nie chce widzieć, że fizyczność odeszła z jego pola doświadczania. Gdyby zechciał widzieć, dostrzegłby, że jego ciało fizyczne leży zupełnie martwe. Wszystko to wynika z lęku przed nicością. Tymczasem człowiek taki odszedł jedynie z życia fizycznego. Pomimo, że przebywa on w okropnych warunkach, kosztem straszliwej walki, nie chce porzucić ciała eterycznego. Czuje w nim rodzaj ogniwa łączącego go z jednym znanym mu światem. Błądzi tak samotny i nieszczęśliwy, dopóki krańcowe zmęczenie nie zmusi go w końcu do opuszczenia ciała eterycznego. Przychodzi wtedy do życia astralnego, do którego mógł wkroczyć natychmiast po swojej śmierci. Zanim to się jednak stanie, zrozpaczony koniecznością opuszczenia ciała eterycznego, które, jak pamiętamy, uważa za fizyczne, niejednokrotnie usiłuje na oślep zawładnąć ciałem innego człowieka. Jest wielce zdeterminowany i w wielu przypadkach mu się udaje. Opętaniom i jego skutkom poświęcił całą książkę Opętani przez duchy. Odsyłam do jej lektury, a do tego tematu jeszcze powrócę. Kokon. Wielu z nas nie ma świadomości, że posiada ciało astralne, w którym co noc spędzamy część swojego życia. Nie zauważamy, że znaleźliśmy się w nim po śmierci ciała fizycznego. Wielu ludzi ma przekonanie, że po fizycznej śmierci dojdzie do jakichś zmian. Tymczasem nie zmienia się zupełnie nic. Wkraczając do ciała astralnego, nie są go świadomi, tak jak nie byli go świadomi za fizycznego życia. Gdy bazując na wiedzy nabytej za życia, wyrażamy zgodę na śmierć ciała fizycznego, to odchodząc z fizyczności, jesteśmy na tyle przebudzeni, że nic złego nam nie grozi. Jeżeli boimy się śmierci, uciekamy w nieświadomość. Zachowywaliśmy się podobnie za życia. Uciekaliśmy w nieświadomość, pijąc alkohol, paląc papierosy, biorąc narkotyki, wpadając w pracoholizm czy w wiele innych nałogów. Właśnie w tym krótkim okresie nieświadomości, w którym możemy się znaleźć po odłożeniu ciała fizycznego, może dojść do bardzo poważnych dla nas konsekwencji, a mianowicie do przegrupowania ciała astralnego. Oznacza to oczywiście, że ciało astralne nie musi się wcale przegrupowywać. Możemy na to nie zezwolić, czyli się temu sprzeciwić. Aby istniała taka opcja, musimy być siebie świadomi jako całości, a nie tylko naszej fizycznej części. Nie można oddziaływać na świat astralny, nie mając świadomości, że się w nim jest, nie znając jego zasad. Wiedza większości ludzi zakotwiczona jest w świecie fizycznym, ponieważ mają przekonanie, że wszystko, co istnieje, to ciało fizyczne. Ponadto uciekają w nieświadomość, w lęku przed śmiercią. Wszystko zależy zatem od stanu świadomości, a ona wynika z wiedzy na temat życia, tego przez duże rzet, i przygotowania do jego poszczególnych etapów. W przeciwnym wypadku, jakże błędnie sądzimy, że nie mamy na nic wpływu i co gorsze, że wszystko będzie się działo samo. Nierozsądne jest wybierać się nieprzygotowanym w daleką podróż. Analogicznie, zdanie się na ślepy los po odłożeniu ciała fizycznego, a to też podróż, może przynieść nam wielce okrutną przyszłość. W momencie transformacji, zwanej śmiercią, odbywa się coś w rodzaju walki, a zwycięża nie silniejszy, lecz bardziej siebie świadomy. Gdy człowiek nie chce zadbać o swoje przyszłe szczęście, to zrobi to kosztem człowieka esencja astralna. Gdy człowiek jest w pełni świadomy, korzystają obie strony. Ciało astralne zbudowane jest z esencji elementarnej, która mimo śmierci ciała fizycznego jest nadal żywa. W chwili śmierci ciała fizycznego świadomość astralna zaczyna się niepokoić tym, podpowiada jej to własny instynkt, że kiedyś i ona będzie musiała umrzeć. Czas trwania jej życia jest oddzielony. Jako oddzielonej istoty
jest od teraz ograniczony. Stara się więc, aby ciało astralne żyło jak najdłużej. Nie może istnieć samo dla siebie, jako odrębne życie. Może to osiągnąć wyłącznie przez ścisły związek z człowiekiem właściwym. Dlatego świadomość astralna, wiedziona instynktem, czyli czyni wszystko, co w jej mocy, aby siebie chronić i zachować swoją pozycję. Ona nie wie o człowieku, w którego ciele astralnym chwilowo przebywa. Rozumie tylko, że im więcej przyciągnie do siebie energii astralnej, tym dłużej będzie jej astralne życie. W spełnieniu takich pragnień przejawia wielki spryt i niesamowitą wręcz pomysłowość. Z rozdziału o ciele astralnym wiemy, że materia astralna jest mniej gęsta od fizycznej i to właśnie ta cecha pozwala na różne manewry. Znajdując się obecnie w stanie paniki, świadomość astralna stara się ugrupować swoje cząsteczki tak, aby wytrzymać każdy atak, na który może zostać w przyszłości narażona. Takie manewry można by porównać do taktyki wodza na polu bitwy. Formuje swe cząsteczki w taki sposób, że cząsteczki silniejsze, skomponowane w grubszej i gęściejszej materii, układa na zewnątrz, tworząc rodzaj wału zaporowego czy twardej, jak na warunki astralne, skorupy, co przypomina skorupę orzecha kokosowego. Resztę komórek, słabszych czy inaczej delikatniejszych, bardziej subtelnych, układa w koncentryczne warstwy we wnętrzu tej struktury. Subtelne cząsteczki układane są bliżej wnętrza, gdyż są jej nieprzydatne w celu obrony. W ten sposób powstaje twór przypominający kokon. Celem jest zdobycie wytrzymałości na tarcie przez maksymalny okres czasu. Efektem takiego zabiegu jest zniwelowanie swobodnego krążenia materii astralnej, jakie normalnie ma miejsce w ciele astralnym. Tak powstały kokon można porównać budową do orzecha kokosowego, ze względu na bardzo twardą skorupę i delikatną zawartość wnętrza, czyli mleczka kokosowego. Z drugiej strony budowla ta przypomina nieco konstrukcję cebuli, z jej charakterystycznymi koncentrycznymi warstwami. Tak przegrupowane ciało astralne można z powodzeniem nazwać ciałem cierpienia. Dla przeciętnego człowieka powoduje ono bardzo wiele przykrych skutków, a w przypadku złego człowieka jest ono wręcz nie do wytrzymania. Ponadto jest ono w przypadku tego drugiego bardzo mocne. Trudno je rozbić i wszelka pomoc z zewnątrz jest najczęściej niemożliwa, gdyż nieskuteczna. Życie człowieka właściwego, bez względu na jakim znajduje się poziomie, polega na utrzymaniu ciągłej świadomości. Jest tak na świecie fizycznym, jak i w światach wyższych. Jeżeli przez ciągłe powtarzanie, nawyki, przyzwyczajamy siebie do stanu ciągłej nieświadomości, gdy w lęku przed życiem nieustannie błądzimy myślami tu i tam, upijamy się, palimy w nadmiarze, bierzemy narkotyki, zapracowujemy się i tak dalej, wtedy życie esencjonalne naszych komórek przejmuje nad nami kontrolę. Inaczej nie uciekalibyśmy przed życiem i nie popadalibyśmy w nałogi, prawda? Będąc nieświadomym, nawet nie zauważamy, że coś z nami jest nie tak. Staje się to naszym stanem naturalnym, do którego przez całe lata fizycznego życia przywykliśmy, lub dokładniej, który zaprogramowaliśmy. Mając taki wzorzec, po śmierci ciała fizycznego nie mamy świadomości, że coś odbywa się poza naszą kontrolą, przez co samoistnie pozwalamy na przegrupowanie ciała astralnego. Bardziej uważny człowiek z czasem może spostrzec, że zaczynają mu doskwierać różne rzeczy, ale wtedy jest już na jakąkolwiek reakcję za późno. Gdy kokon się utworzył, człowiek właściwy siedzi w nim jak w więzieniu, czy inaczej astralnej klatce. Jednocześnie zauważa, że wszystko wokoło zmienia się na gorsze. Czuje tak, ponieważ zewnętrzna warstwa jego kokonu
Usnuta jest z najordynarniejszych cech emocjonalnych człowieka, a tak się składa, że one są najgrubsze, najgęściejsze, czyli najbardziej wytrzymałe natarcie. W świecie astralnym działa prawo przyciągania się cech podobnych. Mając na zewnętrznej powierzchni ciała astralnego wyłącznie cząsteczki najordynarniejsze, będzie ono przyciągało takie same siły ze świata astralnego. Z zewnątrz będą do niego docierały zatem tylko i wyłącznie najordynarniejsze wrażenia. Jeżeli najniższą cechą danego człowieka była nienawiść, zazdrość i lęk, to obecnie będą one określały jego wszystkie doświadczenia. Za życia raz kochał, raz nienawidził, raz był odważny, raz obezwładniał go lęk, raz targała nim zazdrość, lecz były dłuższe czy krótsze chwile wolności od niej. Teraz nic innego do niego nie dociera poza spotęgowaną i silniejszą niż za życia. Nie ma już ochrony przed światem astralnym, jaką tworzyło ciało fizyczne, nienawiścią, zazdrością i przeraźliwym lękiem. Człowiek taki nie widzi zatem całego świata astralnego, lecz jedynie jego mały wycinek odpowiadający jego najordynarniejszym wibracjom. To tak, jakby ktoś zamknięty od dzieciństwa w celi na tej podstawie wnioskował, że tak wygląda cały świat. Jednakże taka subiektywna, lecz równie realna rzeczywistość spotyka takiego małego siebie świadomego człowieka. Ponieważ nieustannie nienawidzi, zazdrości i jest pełen lęku, wydaje mu się, że znajduje się wyłącznie wśród nienawidzących, zazdroszczących, lękających się wszystkiego mieszkańców świata astralnego. Może być otoczony innymi ludźmi, których ciała astralne są normalne, nieprzegrupowane, lecz nie będzie w stanie odczuć, dostrzec ich wyższych cech. Wydadzą mu się potwornie źli i występni, pozbawieni wszystkich zalet. Również jego dawni przyjaciele i rodzina nie wydają mu się już takimi, jacy byli za jego fizycznego życia, gdyż nie potrafi obecnie zauważyć ich dobrych stron. Widzi za to i wszystkie wady. Nic dziwnego, że w warunkach, w jakich się znalazł, uważa świat astralny za piekło. Tymczasem przyczyna nie leży w świecie astralnym, lecz w nim samym. Po pierwsze, nagromadził w sobie wiele materii niskiego typu, której powinien się za fizycznego życia koniecznie pozbyć. Po drugie, zakodował siebie na nieświadomość oraz pozwolił opanować się świadomości astralnej i ugrupować swoją materię astralną w ów specjalny, jakże niefortunny dla siebie sposób – kokon. Codziennie zgłaszają się do mnie ludzie o pomoc dla siebie lub swoich najbliższych. Wszystko jest dobrze, dopóki nie dowiedzą się, że opętującym czy przysparzającym im tyle cierpienia duchem jest na przykład ich własna mama, tata, mąż, żona czy na przykład dziecko. Nie potrafią uwierzyć, że ten za życia tak dobry dla nich człowiek nagle stał się takim potworem. Gdzie się podziała jego miłość? Pytają. Mam nadzieję, że teraz zrozumieją, jaka jest tego przyczyna. Jeżeli nie, zalecam ponowną, uważną lekturę tego rozdziału. Myślę, że w zrozumieniu pomogą też następujące przykłady. Małgorzata, matka dwójki dorosłych, zamężnych córek i syna kawalera, nagle zachorowała i mimo najlepszej opieki lekarskiej, jedna z córek była świetnym lekarzem w miejscowej klinice, po kilku miesiącach zmarła. Za jej życia stanowili wspaniałą, kochającą się, zgodną, pogodną i troskliwą rodzinę. Nie było tam awantur, zdrad, alkoholu, ani niczego, co wskazywałoby na negatywne cechy. Gdy Małgorzata zachorowała, zaczęła być jednak coraz bardziej zła na niesprawiedliwość życia. Gdy mogłaby nareszcie cieszyć się życiem,
bo jak mawiała, dzieci odchowane, musiała umierać. Najtrudniej było jej przyjąć do świadomości fakt, że jej mąż mógłby w przyszłości, gdy już umrze, poznać jakąś kobietę i się z nią kochać. Nie mogła przestać na ten temat myśleć. Stało się to obsesją. Za życia nie mogła z nikim na ten temat porozmawiać. Nie mogła zwierzyć się mężowi. On tak bardzo martwił się jej chorobą. Obawiała się, że to go dobije. Z córkami nigdy nie rozmawiała na tak osobiste tematy. Zresztą wszyscy zapewniali ją, że wkrótce wyzdrowieje i wszystko będzie jak dawniej. Żadne z nich nie dopuszczało myśli o śmierci. W ich mniemaniu szkoda było czasu i energii na rozmyślanie o czymś, co nigdy nie nastąpi. Jednak pomimo wysiłków i starań umarła bez świadomości, odurzona, a wręcz zatruta lekami przeciwbólowymi. Gdy się do mnie zgłosili, w ich domach panował istny horror. Żaden z członków rodziny nie był opętany przez duchy, ale byli przez nie niepokojeni do tego stopnia, że od bardzo długiego czasu nikt nie przespał nawet jednej nocy. Byli nękani fizycznie i psychicznie. Gdy odkryłam, że duchem jest ich mama i żona, nikt nie chciał w to wierzyć. Jak to mama? Mówili. Przecież to istna święta. Ona nawet muchy by nie skrzywdziła, a ten duch zamęcza nas wszystkich z wielką premedytacją i to codziennie. A nawet gdyby za życia była bestią, ona umarła 3 lata temu, a ten horror trwa najwyżej 5 roku. Musiało się pani Wandzie pomylić. A ponieważ nie mieli zaufania, asystentka zaproponowała im, aby skorzystali z usług kogoś innego, może księdza. Zgodzili się. Po kilku miesiącach zgłosili się powtórnie. Byliśmy już u wszystkich księży i świeckich egzorcystów. Krzyczeli jej do słuchawki, ale nic nie poskutkowało. Zamiast się uspokoić, to coś napada na nas coraz większą furią. Żaden z ludzi, do których się zwróciliśmy o pomoc, nie opowiadał nam nic o mamie. Gdy o niej wspominaliśmy, śmiali się z tego. A co w takim razie mówili? Zapytała asystentka. Jedni, że to szatan, inni, że czarna magia, jeszcze inni, że działa na nas klątwa. Zgodnie odpowiadali. Zawsze organizowali telekonferencje i byli przy telefonie wszyscy razem. To co, zgadzacie się współpracować na moich warunkach? Spytałam. Nie mamy innego wyjścia, bo poszalejemy. Będę robiła swoje, powiedziałam, ale wy wszyscy solidnie musicie robić swoje, czyli to, co teraz powiem. Po pierwsze, musicie przebaczyć mamie, jak również sobie, wszystko, cokolwiek przyjdzie wam do głowy. Po drugie, musicie prosić mamę o przebaczenie. Trzeba to robić tak długo, jak będzie to konieczne. Zgodzili się. Poza tym musicie ciągle mówić mamie, przynajmniej kilka razy dziennie, że już umarła. Jak i kiedy, gdyż zupełnie nie jest tego świadoma i myśli, że żyje nadal. Powiedziałam. Jak ktoś może być nieświadomy swojej śmierci? Pytali z powątpieniem. Odesłałam ich zatem do lektury mojej poprzedniej książki Opętani przez duchy. Myli czytać ją tyle razy, aż w pełni zrozumieją moje słowa. Intuicja mnie nie myliła. Umierając w nieświadomości, odurzona przez leki, Małgorzata dała zamknąć się w kokon. Jej zazdrość, żal i złość, podsytana samotną śmiercią, znalazły się w zewnętrznej warstwie ciała astralnego i utworzyły solidną skorupę. Poza tym nie uświadamiała sobie, jak wiele duchów, że już nie żyje. Myślała, że w jakiś cudowny sposób ozdrowiała i spełniły się jej obietnice składane przez wszystkich wokół. W swojej ocenie sytuacji nadzwyczajnie wróciła do domu zdrowa, bez oznak najmniejszego bólu.
Nie mogła tylko zrozumieć, dlaczego jej najbliżsi tak bardzo zmienili się na gorsze, również w stosunku do niej. Wewnątrz siebie czuła miłość i dobroć, lecz na zewnątrz patrzyła i odczuwała tylko poprzez pryzmat uczuć, które miała na wierzchu kokonu. Była jednak przekonana, że to jej mąż i dzieci tak radykalnie się zmienili. Mówiła do nich, a oni ją ignorowali. Pytała, a ci nie odpowiadali. Co gorsze, zaczęli w jej własnym domu robić wszystko po swojemu, zmieniać, urządzać. Na to nie mogła pozwolić, nawet nie pytali jej o zgodę. To samo w domach jej dzieci. Przedtem o wszystko przychodzili po poradę, teraz podchodzili do niej jak do powietrza. Jak ja je wychowałam, nie mają do mnie najmniejszego szacunku. Już ja im pokażę. Chcą wojny, to będą ją mieli. Zionęła chęcią zemsty. Nie wiedziała oczywiście, że to ona uległa zmianie, a nie jej najbliżsi. Nawet gdy jej to tłumaczyłam, nie była w stanie uwierzyć. Musiałam jej bardzo długo przypominać, aż zaczęło coś do niej docierać, a wraz z tym zmieniać się na lepsze. Pomagali mi w tym jej najbliżsi. Gdy wątpiła w moje słowa, słyszała to od nich, chociażby to, że już nie żyje. Oni jej oczywiście nie słyszeli, ale ona myślała, że odpowiadają na jej pytania. Nakazała Małgorzacie przebaczać wszystko, co sobie zarzucała. Miała też przebaczyć innym. Oni również jej przebaczali i prosili ją o wybaczenie. Dla niej wyglądało to na dialog z nimi. Najtrudniej było jej wybaczyć mężowi. W jego życiu pojawiła się bowiem jakaś kobieta. Sprowokowało to całą lawinę złości i nienawiści. Gdy obie strony sobie przebaczyły i prosiły o wybaczenie, skorupa kokonu zaczęła się rozpuszczać i Małgorzata się z niej uwolniła. Tymczasem wszystko, co robiliście podczas egzorcyzmów, ów rodzina mogła wykonywać jeszcze za życia Małgorzaty. Wystarczyłoby, aby z nią podczas choroby rozmawiali, a nie zostawiali ją samej sobie, z bólem, choroby i narastającymi lękami. Ponadto, gdyby wtedy rozumieli, czym jest śmierć, a to nie walczyliby tak zaciekle o jej życie i pozwoliliby odejść duszy wtedy, gdy była na to gotowa, gdy był jej czas. Nie zrodziłyby się w niej złe emocje, a umierając w pełni świadomości, nie dałaby się zamknąć w kokon. A nawet gdyby się pojawił, byłby delikatny, stworzony z dobrych cech, z miłości i pogody, które były treścią jej całego życia. Weźmy teraz inny przykład Roberta, który za życia był przeciętnym człowiekiem, jakich na świecie wielu. Ani wybitnie dobrym, ani złym. Za życia, od czasu do czasu, wypijał sobie z kolegami coś na kurażu. Dla kurażu. Nie można było go nazwać alkoholikiem. W domu alkohol mógł stać całymi miesiącami i po niego nie sięgał, ale nie potrafił odmówić kolegom, gdy proponowali mu kilka piwek. Wtedy jakby coś w niego wstępowało, stawał się zupełnie innym człowiekiem. Gdy wypił, a czasami nawet bez tego, wszystkich za wszystko obwiniał. Złorzeczył im, a podczas wybuchu wściekłości tak nienawidził, że mógłby nawet zabić. Po jakimś czasie mu przechodziło. Nie bardzo zdawał sobie sprawę z przyczyny tych wybuchów, stąd nie dążył do zmiany. Po nagłej śmierci ciała fizycznego serce nie wytrzymało jednego z napadów wściekłości. Pozwolił na to, aby jego ciało astralne zostało przegrupowane. Przedtem wszystkie jego ciała nawzajem się przenikały, a cząsteczki krążyły swobodnie. Teraz zostały zamknięte w koncentrycznych strefach, sferach. Na samym wierzchu kokonu znalazła się nienawiść, złorzeczenie, złość i lęk, jako najsilniejsze, najbardziej odporne na tarcie cząsteczki. Za życia Robert większość czasu był łagodny i serdeczny. Nadal pozostał taki wewnątrz, lecz zaczął postrzegać świat przez wibracje zewnętrznej warstwy kokonu. To tak, jakbyśmy założyli kolorowe okulary. On jednak nie tylko widział świat pełen nienawiści, lecz również go słyszał i czuł.
mógł przebywać w najpiękniejszym miejscu na świecie, wśród najbardziej oddanych mu przyjaciół, a jednak nie był świadomy ich istnienia. Przez filtr zewnętrznej sfery kokonu nic innego do niego nie docierało, a subtelne cząsteczki ciała astralnego miał zamknięte wewnątrz, niedostępne dla oddziaływań lżejszych wibracji, do których mógłby się udać, gdyby nie miał kokonu. Czuł innych tylko wtedy, gdy któreś z nich przebywało w stanie nienawiści, wściekłości czy złorzeczenia. Nie był świadom własnych ograniczeń. Ludzie wydawali mu się zwyrodniałymi potworami. W samoobronie często ich atakował. Gdy Robert umierał, jego sąsiadki, Joanny, nie było w kraju. Od kilku lat przebywała w Anglii. Tam założyła rodzinę i miała dobrą pracę. O pomoc dla niej zwróciła się jej rodzina, mieszkająca w Polsce. Od jakiegoś czasu Joanna zaczęła bić samą siebie, wszędzie, gdzie popadło. Gdy dostawała ataku, jej ciało pokrywało się sińcami, tak dużymi, jakby ciosy zadawane były przez silnego mężczyznę, a nie jej drobnymi rączkami. Na początku podejrzewaliśmy jej męża, mówiła siostra, ale potem przekonaliśmy się, że on nieraz bronił ją przed samą sobą. Podczas takiego napadu złości siarczyście klęła jednak męskim, grubym głosem. Asystentka spytała, jak długo to trwa. Okazało się, że kilka miesięcy. Najpierw pojawiły się drobne siniaki i zadrapania, lecz później z każdym dniem zaczęło się to nasilać. Rodzina obawiała się, że Joanna może sobie wyrządzić poważną krzywdę. Znalazłam przy niej jednego, bardzo silnego ducha. Poprosiłam o listę zmarłych, ale ducha nie było na liście. Poprosiłam o rozszerzenie listy o daleką rodzinę, znajomych, sąsiadów i wtedy odnalazłam ducha Roberta. Nawiązałam z nim kontakt. Pierwsze, co zrobił, to poskarżył się, że opętał go duch jakiejś dziewczyny, od której zupełnie nie może się uwolnić. Robert myślał, że opętała go Joanna i że to ona jest przyczyną jego nieszczęścia. Bijąc ją, próbował się od niej uwolnić. Gdy to było jasne, zaczęłam długi i żmudny proces egzorcyzmowania. Nie można było, jak w innych przypadkach, odprowadzić ducha, ponieważ nie pozwalał na to kokon, w którym zamknięty był Robert. Musieliśmy czekać, aż jego skorupa ulegnie rozpuszczeniu, aby mógł się z niej uwolnić. Zadaniem Joanny tymczasem było rozpoznanie, jakimi myślami czy emocjami ściągała do siebie ducha Roberta. Następnym krokiem było uzdrowienie jej psychiki, zmiana myśli i emocji przyciągających. Joanna przebaczała sobie i jemu. Mówiła mu nieustannie, że już nie żyje i że to on jest duchem, a nie ona. W końcu się udało. Joanna przestała siebie okładać pięściami, potykać i wpadać na różne przedmioty, a Robert od niej odszedł. Mam nadzieję, drogi czytelniku, że zrozumiałeś, na czym polegają warunki bytu w świecie astralnym i już teraz zaczniesz nad tym pracować, aby w przyszłości po odłożeniu swojego ciała fizycznego nie pozwolić elementalowi pragnień na przegrupowanie ciała astralnego. Ufam, że przede wszystkim nie przestraszysz się swojej śmierci i zachowasz świadomość. To sprawa naprawdę kluczowa. Ponadto nie dopuścisz do tego, aby powstały w tobie nałogi. Oczywiście mam na myśli czas za życia fizycznego. Gdy pozwalamy, aby zapanował nad nami jakikolwiek nałóg, znajdujemy się w szponach wspomnianego elementala i on, i to on będzie w przyszłości decydował o naszym losie. Wyrwanie się z największego nawet nałogu jest niemożliwe. Nałogi i kokon mają tę samą przyczynę i jeżeli masz z tym, drogi czytelniku, problem, radzę, abyś wrócił do rozdziału o nałogach znajdującego się w mojej książce Opętani przez duchy. Konieczne jest bowiem, abyś nałóg w pełni zrozumiał i go usunął, póki jeszcze jest na to czas. Inaczej z powodu nałogu będziesz bardzo cierpiał po odłożeniu ciała fizycznego –
nie mogąc go w żaden sposób zaspokoić. Istnieje spora grupa ludzi, która wprawdzie ma problem z nałogiem, ale nie przyznaje się przed sobą, że tak jest lub uważa, że ma go pod kontrolą. Zwrócenie się do osoby z własnego otoczenia, kierującej się zdrowym rozsądkiem, aby spytać się jej, czy w naszym wypadku chodzi o nałóg, wymaga odwagi, lecz może się okazać bezcenne. Gdy nie dochodzi do utworzenia kokonu, cząsteczki ciała astralnego pozostają przemieszane, jak ma to miejsce za życia w świecie fizycznym. Wskutek tego człowiek nie zostaje zamknięty w granicach jednej strefy, poziomu, własnego ciała astralnego i zachowuje swobodę poruszania się po wszystkich poziomach, w zależności od jego budowy. Będzie mógł zatem poruszać się po wszystkich strefach wibracji, jakie oferuje jego własne ciało astralne. Jeżeli uczucia i emocje człowieka wibrowały za życia na wysokim, subtelnym poziomie, to mimo pobytu w świecie astralnym będzie on miał wrażenie życia w raju. Analogicznie, jeżeli uczucia i emocje były ordynarne, będzie mu się wydawało, że przebywa w piekle. Wszystkie te poziomy pomiędzy przysłowiowym niebem a piekłem odpowiadają chrześcijańskiemu czyśćcowi. Przypominam ponownie, że nie chodzi tu o obiektywne miejsca, lecz o stany umysłu. Napiszę o tym jeszcze później. I jeszcze jedna uwaga na przyszłość. Elemental pragnień, ogarnięty na wpół świadomą obawą o swój los, zawsze będzie się starał, i to za wszelką cenę, projektować na człowieka broniącego się przed przegrupowaniem ciała astralnego swój lęk. Możliwe jest to oczywiście wyłącznie w przypadku człowieka lękającego się śmierci. Inaczej człowiek natychmiast rozpozna, że to nie jego lęk i że pochodzi on z zewnątrz. Efektem tego w żadnym przypadku mu się nie podda. Tymczasem człowiek przerażony własną śmiercią będzie sądził, że to on się boi. Efektem tego dojdzie do wzmocnienia lęku. Chodzi tu oczywiście tylko o złudzenie, któremu absolutnie nie wolno się poddawać. Lęk ten jest tylko sugerowany, podszeptywany. Gdy go odrzucisz, pryśnie jak mydlana bańka. Warto z tego powodu już teraz, za życia fizycznego, poznawać prawa śmierci i oswajać się z nimi, aby w przyszłości dobrze je pamiętać. Koniec.